Witajcie moi drodzy w poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym poświęcić ten odcinek o naszej kolejnej perełce, którą zakupiliśmy na jesieni. Nazywa się Proven, jest pięknym trakańskim wałachem, więc zachęcam Was do oglądania. Proven urodził się 29 czerwca 2015 roku w stadninie koni Plenkity. Jest koniem rasy trakańskiej, po matce Poliana od ogiera Rakoczy. Proven jest niezwykle słodkim koniem, powiem Wam szczerze, że urzekł mnie bardzo swoim charakterem, swoją delikatnością. Jest bardzo do człowieka, bardzo lubi obecność ludzi wokół siebie i jest niezwykle przyjacielski. Jest koniem, który kompletnie nie wchodzi w konflikt z innymi swoimi kumplami na pastwisku. Raczej się z nimi bawi, wygłupia, ale na pewno nie jest koniem wrednym, nie jest koniem dominującym, tylko wręcz odwrotnie, jest koniem, można powiedzieć, uległym i raczej oczekuje od człowieka czy od partnera końskiego: chodź, ja pójdę za tobą, tak? Ja, poprowadź mnie, ja będę tobie towarzyszył. Raczej jest koniem towarzyszem, koniem, który chce dogadać się z człowiekiem. W ogóle historia kupienia tego konia była dosyć ciekawa, bo ja w ogóle tak naprawdę nie zamierzałam tego konia kupić. Fakt, że byliśmy na etapie poszukiwań, ale w tym momencie, w którym jechaliśmy konia oglądać, to raczej to nie był moment, który szukaliśmy dla siebie do stajni Iskra, tylko raczej pomagałam naszemu dobremu znajomemu znaleźć konia. Okazało się, że jemu kompletnie ten koń nie pasował, zresztą zbyt młody i za mało umiał, bo w momencie, kiedy pan nam go pokazywał, no to on był chyba z szósty raz pod siodłem dopiero, 2 tygodnie pracował, dopiero przyjął jeźdźca i nie ukrywam, że no, to można powiedzieć, że dosyć surowy był, tak? Jak wsiadłam na niego, rzeczywiście wykonywał wszystko, no bo i zakusowałam, zagalopowałam, nawet coś tam skoczyłam, bardzo małego krzyżaka, żeby zobaczyć, jak on reaguje na drągi, ale zdecydowanie można zaliczyć i można było go wtedy zaliczyć do konia zupełnie surowego. No i niewiele myśląc, on mi się bardzo spodobał, bo nie dość, że bardzo lekko nosi, jest bardzo przyjemny, jest wysoki, ale takiej właśnie fajnej budowy, nie jest wielkim klocem, tylko ma długą nóżkę, trochę za krótką szyję może, ale ogólnie jego budowa bardzo mi odpowiadała. No i postanowiłam wrócić, jak wracaliśmy do domu, postanowiłam zadzwonić oczywiście do pana Jakuba i powiedzieć, że jest taka sytuacja, że dosyć fajny koń, ale oczywiście to jest koń do pracy, któremu trzeba poświęcić czas, ale myślę, że warto go jeszcze raz obejrzeć. No i postanowiliśmy, pan Jakub jak najbardziej był za, żeby zobaczyć go, no i postanowiliśmy następnego dnia pojechać i już rozmawiać z właścicielami tego konika o jego kupnie. No i tak naprawdę pojechaliśmy już z przyczepą, więc załadowaliśmy go tego następnego dnia i przyjechaliśmy z nim do stajni. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tego zakupu. Zrobiliśmy 2 dni później pełne badania, zdjęcia RTG, próbę kliniczną, przyjechał doktor, sprawdziliśmy go. Dzięki Bogu okazało się, że jest wszędzie, można powiedzieć, czysty, zdrowy i tylko się cieszyć i tylko dbać o to, żeby odpowiedni trening zarzucić mu i wdrożyć go do pracy. Trzeba przyznać, że pracę z ziemi, pracę taką lążowania go w 3 chodach miał bardzo dobrze opanowaną. Tutaj właściciele poprzedni zrobili dobrą robotę, bo nie było najmniejszego problemu. Chodzi pięknie na głos, nie trzeba używać w ogóle bata, nie trzeba gdzieś tam pracować z nim na lążowniku. Może na otwartej przestrzeni swobodnie pracować z nim na ląży i on bez problemu wszystkie te tematy akceptował. No i powiem Wam, że tak samo jak pierwsze wsiadania zrobiłam po jakimś czasie, bo ja robię tak, że jak do nas nowy koń przychodzi, to zdecydowanie raczej odkładam w czasie wsiadanie. Pierwszy tydzień to jest w ogóle zaklimatyzowanie, tak naprawdę pierwsze 3 dni to jest odrobaczanie, koń stoi w boksie, raczej na uwiązie chodzimy, oglądamy wszystkie kąty, poznajemy hale, poznajemy place, poznajemy padoki, ale jeszcze na uwiązie. Potem jak już odrobaczymy i wiemy, że koń jest czysty, tak jakby, tak, nie ma robaczków, doprowadzamy go do stada.
No i w tym stadzie ja mam taką zasadę, która się sprawdza i polecam Wam to, przynajmniej dobry tydzień. Trzeba też obserwować konia, ale ja na przykład Provenowi dam ponad tydzień, nawet prawie 2 tygodnie chodził ze stadem, bo dla niego było to kompletną nowością. Nowością wchodzenia w tak duże stado, bo u nas wałachów jest ponad 25 wałachów i one wszystkie razem chodzą. I on był bardzo onieśmielony tym, że ma towarzystwo, że wychodzi na dwór, że jest cały dzień na tym dworzu, że do ciemnego tak naprawdę stoi. I widziałam, że to go dużo kosztowało emocji. Dlatego przedłużyłam czas pracy z tym koniem, tak? Czyli on wychodził na łąki, ja tak naprawdę tylko codziennie przychodziłam, podnosiłam mu nóżki, bo on z tym zdecydowanie miał problem, bał się tego bardzo, łapania go za nogi, więc tak naprawdę w ciągu tygodnia, słuchajcie, przepracowaliśmy temat podawania nóg, czyszczenia go, on się tak właśnie fajnie zaklimatyzował i dopiero wtedy mógł przyjechać kowal, bo tak naprawdę 2 dni później przyjechał oczywiście kowal do niego, żeby zrobić mu kopyta, bo miał dosyć złym stanie. Ale biedak, jak zobaczył naszego pana kowala, to oczy mu tak urosły, że myślałam, że wypadną z orbit. No i kowal tylko jedynie co pan Tomek go pogłaskał, trochę tak, żeby on go poznał, obwąchał, podotykał wszystkie nogi i na tym zakończyliśmy pracę. I ja ją kontynuowałam potem przez następny tydzień. No i przyjechał ponownie pan Tomek Gawinek i udało nam się go wywerkować na korytarzu. Był bardzo zadowolony z przepracowanego czasu, że rzeczywiście Proven podszedł bardzo ufnie do tematu. No i dzięki Bogu od tamtej pory, jak pan Tomek przyjeżdża, to już dobre 3 razy albo i 4 nawet werkował mu kopytka, no to jest zadowolony z tego, bo już na końcu stajni, bo tam było przerażające dla niego, po prostu wszystkie smoki wychodziły. Nie wiem dlaczego, ale akurat tam, jak pan Tomek go robił, to bardzo się tego bało. A już tego nie ma. Jesteśmy teraz na etapie pracy w 3 chodach, uczy się równowagi. Już teraz jest naprawdę super, tak? Pracuje w 3 chodach, galopuje, nawet już zajęliśmy pracę na drążkach. Pracuje mniej więcej 5 razy w tygodniu. I uważam, że jest to bardzo pojętny koń, bardzo lotny i słuchający. I myślę, że będziemy mieli bardzo dużą pociechę z niego, a w szczególności Wy, bo to jest koń dla Was, dla osób, które będą u nas szlifować swoje umiejętności. I tutaj zaliczam tego konia zdecydowanie do koni. Myślę, że będzie takim topowym koniem w naszej stajni za rok, za 2 lata, jak już nabierze tego doświadczenia. Tak naprawdę teraz od tego czasu, kiedy on jest, bo on już jest u nas 4. miesiąc, nabudowujemy mu mięśnie, pracujemy nad muskulaturą, co nie jest łatwe, bo zauważyliśmy w tym czasie, że tendencja u niego jest dosyć taka, on w ogóle bardzo chudy przyszedł i tak jest moim sukcesem to, że mu żeberka się troszeczkę wypełniły, brzuszek urósł i nabudowały się plecy. No ale też z tego względu na pastwisko wychodzi w derce i derkuje go od czasu, w którym temperatura spadła do +3. Zaczęłam nakładać mu derkę, bo od razu niestety spadał z masy. Widziałam, że dużo go to kosztowało ogrzanie swojego ciała, więc stwierdziłam, żeby nie marnować jego energii na to, po prostu musiałam go zacząć derkować. I widzę efekty bardzo fajne, w takim sensie, że ma specjalną paszę, dostaje owies, witaminy, suplementy, które pozwalają odbudować jego całą tą gospodarkę, którą ma, bo niestety, ale brakowało mu wiele witamin, brakowało mu wszystkich tak naprawdę elementów, które koń powinien mieć, już wcześniej uzupełnione, bo robiliśmy mu badania krwi, sprawdzaliśmy, dlaczego nie chce przytyć, co się dzieje. No i z doktorem ustaliliśmy mu konkretną dietę. No i teraz zbieramy tego żniwa i rzeczywiście efekty są bardzo fajne. I naprawdę, powiem Wam szczerze, cieszy mnie ten koń, bo praca z tym koniem jest niezwykle taka, można powiedzieć, inspirująca, bo on patrzy na każdy krok człowieka i chce dowiedzieć się, co dalej ten człowiek chce ode mnie. I to jest najpiękniejsze. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się nasz piękny malowany wałach o imieniu Proven. Ja tymczasem będę z Wami się żegnać i zapraszam Was do nas. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!